Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj rozmawiamy na temat, który jest dosyć popularny, ważny temat też i wiele osób, właściwie wszystkich dotyczy ten temat, a mianowicie zakup drona. Czy będzie to zakup drona używanego, czy zakup drona może nowego w 2021 roku i w końcówce tego roku, na przełomie 2022? Porozmawiajmy trochę na ten temat, zobaczymy, co możemy zrobić w tej chwili. Witam Cię bardzo serdecznie, nazywam się Rafał Galiński, prowadzę ten kanał od 5 lat, na co dzień latam dronami, latałem kilkudziesięcioma egzemplarzami, zarówno dronami z gimbalem, jak i kładami FPV, kopterami, przeróżnymi konstrukcjami, począwszy od Sparka, czy nawet mniejsze konstrukcje, aż po Inspire, czy Inspire 2, i myślę, że mogę się podzielić trochę, jeżeli chodzi o doświadczenia związane z zakupem i posiadaniem drona. Jeżeli jesteś tutaj nowy, nowa, zachęcam Cię również do skorzystania z darmowego mojego warsztatu dotyczącego filmowania dronem. Link znajdziesz poniżej pod filmem. Jeżeli chodzi o zakup drona, w tej chwili mamy taki czas i co jest niesamowite, że chyba to jest pierwszy raz w historii, kiedy mamy tak dużą podaż dronów używanych, które do tej pory się ukazały w ciągu ostatnich 5 lat, a także dronów, które wchodzą na bieżąco, bo zarówno ten, jak i pewnie przyszłe lata będą obfitowały w coraz ciekawsze konstrukcje, w coraz ciekawsze rozwiązania, jak na przykład Mavic 3. I teraz pytanie brzmi, którą opcję przyjąć? Czy przyjąć opcję zakupu drona nowego, czy zakupu używanego? Każda z nich ma swoje za i przeciw i żeby dokonać jednoznacznej decyzji, żeby tej decyzji dokonać dobrze i żeby na tym za dużo nie stracić, właśnie nagrywam ten film, myślę, że on mocno Ci pomoże. Jeżeli chodzi o nowe drony, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli kupujesz nowego drona, one mocno tracą na wartości. W tej chwili jest podaż bardzo duża dronów używanych, które są naprawdę niezłe i mają mega możliwości, na przykład nagrywanie w 4K w 60 klatkach na sekundę, półgodzinny lot, bardzo dobry zasięg, na przykład OcuSync 2 czy OcuSync 3, do tego jednocalowa matryca czy mechaniczna migawka, wiele takich tematów, które już nam bardzo mocno pomogą i zaspokoją nasze oczekiwania. Pomogą nam na przykład zrealizować zlecenia albo wzbogacić nasze portfolio, wykonywać fajnych ujęć, czy to na stoki, czy właśnie na potrzeby naszych klientów, czy tylko do gromadzenia naszego portfolio, czy na stronę internetową, czy może na potrzeby zewnętrzne typu zlecenia. Także pod tym względem trzeba pamiętać, że drony przede wszystkim tracą bardzo mocno na wartości. Jak wychodzisz z salonu, to już jesteś co najmniej 10% w plecy, jak nie 15%. To nie jest tak jak w świecie fotograficznym, że kupujesz obiektyw i ten obiektyw naprawdę jest sporo wart. Jeżeli tylko o niego dbasz, nie rozbijesz, możesz go sprzedać w bardzo przyzwoitej cenie. Tutaj czasami zdarza się tak, że po roku wchodzi nowy model, tak jak mini pierwszy i mini drugi, i ten mini pierwszy już traci ogromną wartość, na przykład 30-40%. Tak mocno spada wartość tego drona nowego. Co świadczy za zakupem używanego drona? Jeżeli dobrze kupisz, trafisz właśnie 20-30-40% taniej, a wiele osób kupuje drony, bo chcą mieć wszystkie nowości, a tak naprawdę te drony lądują po 2 miesiącach w szufladzie i do czasu sprzedaży nie są latane. To jest też takie ciekawe zjawisko i charakterystyczne, że ludzie ulegają temu zakupowemu hype'owi, czyli faktycznie tej gorączce zakupowej, i polatają może miesiąc, może 6 tygodni, znudzą się, mają inne obowiązki, zadania w życiu i dron sobie leży. Takiego drona warto kupić za 30-40% taniej, jak najbardziej tak. Trzeba sprawdzić parę rzeczy i o tym powiem za chwilę. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, wiele osób chce wymienić drony na lepsze, też sprzedają całkiem dobre. Na przykład Mini właśnie pierwszy sprzedają na Mini drugi, albo Mavica 2 Pro chcą sprzedać, żeby kupić Mavica 3. I to jest też dobra okazja, dlatego że wchodzi nowy dron, tak jak wejdzie teraz Mavic 3, i wiele osób chce się pozbyć Mavica 2 właśnie w takiej przystępnej cenie, która jest w dobrym stanie. Następna sprawa jest taka, że na start musisz wiedzieć, ty nie potrzebujesz supermodelu. No chyba, że masz dotacje, masz kupę kasy i innych rzeczy. Pamiętaj, że na start
starcie możesz tego drona bardzo łatwo rozwalić, bo nie masz jeszcze pamięci ruchowej, wiele rzeczy nie ogarniasz, nawet nie wiesz jeszcze, czego nie wiesz, czy to jest nieświadoma niekompetencja. I kupowanie drona na przykład za 10 tysięcy typu Mavic 3 nie jest może najbardziej rozsądnym takim zagraniem, ruchem, bo może warto kupić na przykład Mavic Air za 1500 zł, który jest świetnym dronem, robi fajne rzeczy, ma dobrą aplikację i można opanować nim te podstawy, a później przesiąść się na coś lepszego jako drugi, czy może trzeci dron będzie już tym dobrym. Wszystko zależy też od Twojej sytuacji, bo są bardzo różne, indywidualne tematy i trudno dopasować, uszyć rozwiązanie dla wszystkich, bo każdy ma trochę inaczej. Jeżeli chodzi o to, że zaczynasz w danej chwili, to pamiętaj o tym, że mamy pewien stres. Na początku każdy popełnia błędy i jeżeli kupisz drona, który nie ma ubezpieczenia, jest drogi i na przykład go rozwalisz albo utopisz, spadnie ci, zahaczysz o latarnię czy o budynek, to będzie bardzo bolesny serwis, jak się okaże, że na przykład za Mavica 3 masz zapłacić za serwis, nie wiem, 2, 3, 4 tysiące złotych, w zależności od tego, w jakim jest stanie. A także o to trzeba zadbać i trzeba przewidzieć też ten scenariusz, kiedy tracisz drona. Ja jak kupuję drony, mam też taką świadomość, przed oczami taką wizję, co jeżeli go stracę, tak? Bo latam na przykład nisko nad wodą, latam w obliczu takich sytuacji, że mogę tego drona po prostu stracić. I teraz pytanie brzmi do Ciebie, co się stanie, jeżeli go stracisz? Bo jeżeli kupisz drona za 1500, będziesz się nim uczyć, będziesz go traktował jak, nie wiem, łopatę na budowie, czy taczkę, jako narzędzie typowe, które jest całkiem fajnym, wspaniałym dronem, jak wchodził, kosztował czwórkę. I jeżeli kupisz sobie takiego drona i będziesz się na nim uczył, to też nie ma tragedii i to będzie dla Ciebie też fajna taka zabawa, satysfakcja i dużą korzyść Tobie da. Także jest to pewien argument, jeżeli chodzi o ten zakup drona używanego. I teraz jakie modele? Jeżeli chodzi o te modele tanie, a dobre, to mogę powiedzieć, że R1 jest dobry. Można go przestawić też na FCC, w zależności od tego, w jakim kraju jesteś, ale jeżeli jesteś w kraju, w którym możesz to zrobić, tam sygnał będzie zdecydowanie lepszy i jakość transmisji będzie zdecydowanie lepsza. Akumulatory są w tej chwili drogie do niego, bo kosztują około 500-600 zł, więc warto zaopatrzyć się w zestaw, który ma dobre akumulatory i który ma tych akumulatorów trochę więcej. Jeżeli chodzi o inne modele, Parrot Anafi już ma parę lat, to jest ciągle fajny dron, który niedrogo chodzi na rynku, a dosyć sympatyczny, właśnie też jest lekki, ciekawy Parrot Anafi. Otel Evo, bardzo fajna konkurencja DJI, czy pierwszy egzemplarz, który był konkurencją do Mavica Pro, czy ten drugi egzemplarz, który jest już trochę droższy, ale ludzie też go kupują na przykład z dotacji czy z programu i później go sprzedają, bo nie jest latany specjalnie. Otel Evo 2 Pro jak najbardziej. Oczywiście na tym etapie trudno nie wspomnieć o sztandarowych produktach obecnie DJI, czyli Mini 2 i R2, a także w wydaniu R2S. To są całkiem dobre drony, dobra wartość w stosunku do ceny. Można oczywiście kupić je używane. One są dość popularne. Nie wiem jak z okazjami, jeżeli chodzi o te egzemplarze, ale też się zdarzają, ludzie potrzebują czasami nagle pieniędzy i to są drony, które też warto kupić ze względu na to, że mają serwis gwarancyjny czy pogwarancyjny, dobre wsparcie i dobrą obsługę i ciągle są na rynku jako nowe również. Bardzo ciekawą ofertą też dysponuje Skydio. Skydio 2 zwykle kupowana jest w Stanach, ale ludzie też kupują te drony, sprowadzają właśnie z USA i tutaj w Polsce nie za bardzo je wykorzystują. Można odkupić używany w dobrym stanie Skydio. Jest nam kolegę osobiście, który niewiele lata nim, może latał 20 razy to wszystko. Jeżeli chodzi o ciekawsze modele, takie, które są używane w dobrych cenach, patrząc relatywnie na wartość, to na pewno Mavic 2 Pro czy Phantom 4 Pro. Jeżeli jesteś już twórcą, masz takie ambicje, taką smykałkę do tego, żeby tworzyć czy zdjęcia, czy filmy, jeżeli korzystasz na przykład z Lightrooma, albo z DaVinci, czy z Premiere Pro przy montażu filmów, to znaczy, że możesz pomyśleć o takim dronie jak na przykład Mavic 2 Pro albo Phantom 4 Pro, bo to są drony, które już mają jednocelową matrycę, Phantom ma nawet migawkę, jeżeli chodzi o migawkę, ma mechaniczną. Też trzeba pamiętać o 10-bitowej skali kolorów, taką ma na przykład Mavic 2 Pro i to jest świetny dron, który już ma ponad 3 lata, a naprawdę daje dużą wartość, profil płaski, dużą wartość, jeżeli chodzi o
wydane, zainwestowane środki. Mavic 2 Pro nie będzie już wspierany, trzeba zaopatrzyć się w akumulatory i ten dron na 2-3 lata powinien być ok. Pod tym względem, żeby coś zrobić. Zobaczymy jeszcze jak z przepisami, bo certyfikacja jest też ważna i to jest kolejne zagadnienie, a mianowicie nowe przepisy dronowe, bo tutaj też się trochę miesza. Na razie żaden z dronów jeszcze nie ma certyfikatu. Mamy okres przejściowy, który jest przedłużany. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jak na razie bym się tym specjalnie nie martwił. Zawsze można mieć dwa drony, jeden lepszy, drugi trochę słabszy i mniejszy i lżejszy, ale na początek trzeba wybrać coś ciekawego. Bardzo dobrą propozycją, już taką dla osób wymagających, tam gdzie chcesz mieć na przykład rozmycie tła, jest używany Inspire 2. Ostatnio w zeszłym tygodniu patrzyliśmy na takiego Inspira z kamerą X5 i z 6 pakietami, z 6 akumulatorami, używany około 12 tysięcy. Fantastyczna wartość za pieniądze, naprawdę Inspire jest genialnym dronem. No i też klasyka, jeżeli chodzi o ten przykład tracenia na wartości, DJI FPV dron, który jak wychodził na rynek, zresztą nadal w salonach jest w tej cenie, kosztuje 6,5 tysiąca katalogowo, natomiast można go kupić za mniej więcej 4,5, nawet 4 zdarzają się takie oferty, 4-4,5 tysiąca do piątki na rynku, czyli widać, że stracił dość sporo. To jest trochę inne latanie, latanie w goglach. Jeżeli tutaj nie porobimy zdjęć, tutaj bardziej robimy ujęcia dynamiczne, trochę większy zasięg ma, możemy latać w goglach, precyzyjne manewry, zmiany wysokości, prędkości, zupełnie inna dynamika, ale trzeba też dużo ćwiczyć. Także jeżeli chodzi o te drony, o których powiedziałem, to jest mniej więcej ta gama, które warto. I teraz kiedy kupujemy drona nowego? Kiedy warto kupić nowego? Przede wszystkim wtedy, jeżeli potrzebujesz faktury VAT, bo kupujesz albo na firmę, albo na działalność, lub też potrzebujesz rozliczyć w jakimś projekcie, potrzebujesz dokumenty i potrzebujesz gwarancję na niego. I jeszcze DJI Care. To są te trzy przykłady, kiedy potrzebujesz takich tematów jak nowy dron. Bo pamiętaj, że używany dron zawsze możesz oddać do serwisu pogwarancyjnego i zwykle te starsze egzemplarze, one nie są takie drogie w eksploatacji, czy poza może akumulatorami, bo większość części jest nawet na AliExpressie i te części nie są takie drogie. Kamery nawet już do Mavica 2 Pro są w całkiem rozsądnych pieniądzach. Kiedy jeszcze? Kiedy potrzebujemy DJI Care, na przykład przewidujemy, że będziemy dużo latali podczas realizacji zleceń, wtedy też trzeba pomyśleć o tym, żeby kupić nowego drona już z ubezpieczeniem, bo nam się na pewno zwróci, jeżeli mamy tematy. I też wtedy, kiedy masz po prostu więcej pieniędzy, tak? Masz kasę bez ograniczeń, czy nie musisz się specjalnie szczypać. Wielu z nas ma więcej pieniędzy, wiele osób też ma trochę mniej. I tutaj w zależności od tego, jaki jest twój budżet i sytuacja, tak trzeba rozegrać sprawę. Jeżeli możesz sobie pozwolić, to czemu nie? Tylko rozsądek, bezpieczeństwo i to, żeby nie narobić sobie kłopotów, nie? Kolejna sprawa, nowy dron, bo mamy wizję, tak? Mamy wizję zarabiania właśnie na nim, zleceń, czy wizję artystyczną, że swoją markę osobistą wypromujemy, czy swoje portfolio wzbogacimy i chcemy mieć najnowszy egzemplarz, który, nie wiem, strzela w 5K i tak dalej, w 60 klatkach robi slow-mo i inne rzeczy. Pamiętaj, że optyki zwykle w tych dronach mniejszych składanych, one są dosyć podobne. Max to jest właśnie optyka do tej pory jednocalowa matryca, więc to nie jest taki szał jak w kompaktowych aparatach, czy w bezlusterkowcach, czy w lustrzankach, że masz na przykład, nie wiem, full frame albo 35, super 35 matryce. One są zwykle tutaj małe. Oczywiście są też latające Komodo, są latające Sony A7, S-ki nawet latają. Takie rzeczy ludzie robią, tylko trochę na innych platformach. Być może Sony wejdzie, jeżeli jesteś zawodowcem. Sony być może wejdzie też do Polski z całą linią Airpeak, gdzie można będzie właśnie z bezlusterkowca lepszego strzelać ujęcia bezpośrednio z drona i będzie to kompatybilne i stabilizowane w powietrzu, taka forma. Oczywiście są też bardziej profesjonalne platformy, jak na przykład Alta. Alta jest droga, kosztuje około 60 tysięcy złotych sama, plus do tego trzeba wyposażenie, gimbal i tak dalej, więc to są dosyć drogie rzeczy. Są też takie platformy jak Matrice, DJI, ona jest lepiej rozwinięta, bo Alta jest amerykańska, w Europie
grupie Matrice, która też już może nosić całkiem ciężkie rzeczy i też bardzo fajne tematy do produkcji filmowej można realizować. Jak tylko są zlecenia, dlaczego nie? Jeżeli chodzi o rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, przede wszystkim stan akumulatorów. Jeżeli kupujesz drona używanego, stan akumulatorów jest kluczowy. Trzeba zobaczyć przede wszystkim, jak wygląda napięcie. Jeżeli nie masz rozeznania, to się trochę przygotuj, przynajmniej z godzinę. Jak rozkłada się napięcie na poszczególnych celach, bo zwykle akumulator ma powiedzmy dwie i więcej celi. Czy napięcie na każdej z nich jest w miarę równe, to trzeba by sprawdzić, ile cykli taki pakiet miał, ile razy był ładowany, to jest ważne, w jakim stanie obudowa tego drona jest. Tak? Mój już tutaj miał jakieś delikatne przygody, lądował w krzakach czy w drzewach, więc ma na przykład tutaj już znaki tego, że obudowa jest lekko zarysowana z przodu, prawda? Wiadomo, że dron może mieć też takie wady, których nie widać, na przykład wpadł do wody albo latał dużo we mgle i tego nie zobaczysz, dlatego jest to pewne ryzyko kupowanie drona używanego i z tym się trzeba liczyć. Jeżeli ci bardzo zależy, możesz zawsze zrobić tak, żeby tego drona używanego dać do serwisu, na ekspertyzę zapłacić stówę czy dwie i dzięki temu masz też pewność, że kupujesz coś dobrego, bo serwisant otworzy drona i zobaczy na płytę główną, w jakim jest stanie, czy nie zaśniedziała, czy nie ma tam krystalizacji, na przykład soli morskiej. Jakby była sól, to by zresztą to nie działało, ale na przykład czy nie ma korozji elementów korodowanych, bo to też jest widoczne. No i też patrzysz, jak wygląda obudowa, tak? Czy te połączenia są ze sobą równe, czy nie ma tutaj jakichś odkształceń, czy plastik nie jest taki wybielony, jeżeli ktoś otwierał, kto jest niewprawiony, to są elementy plastikowe, które mają takie jaśniejsze ślady, to znaczy, że one były podważane i to nie było profesjonalnie złożone i rozłożone. To jest to. Później patrzysz, jak wygląda sprawa związana już z uruchomieniem, jak on działa, czy wentylator ładnie pracuje, jeżeli to są takie drony wyższe, bo te małe nie mają wentylacji, ale czy loguje się do aplikacji, czy nie wyrzuca błędów w aplikacji, na przykład błąd gimbala, tak? Czy ten gimbal ładnie stabilizuje, jak go włączysz. Później sprawdzasz, jak wyglądają właśnie te błędy i dobrze byłoby też poprosić, żeby ktoś, dobrze byłoby właśnie kupować drona używanego bezpośrednio, nie przez wysyłkę i poprosisz, żeby ktoś się nim przeleciał. Sprawdzasz, czy on ma zawis dobry, czy faktycznie trzyma pozycję w stanie zawisu. Następnie sprawdzasz, czy on dobrze lata liniowo do przodu, czy nie skręca go, jak wygląda jakość wideo, jakość zdjęć, jak wygląda podgląd na aplikacji w urządzeniu mobilnym i wtedy już masz pewność, że ten dron nadaje się lub nie do eksploatacji. No i trzeba też przewidzieć sytuację, że co jeśli nie będzie się sprawował tak, jak tego oczekuje, tak? Uzgodnić ze sprzedającym co jeśli. I tak to wygląda. Na dronach używanych, ja myślę, że to w ogóle rynek dronów używanych będzie mega z czasem i to będzie rynek większy niż dronów nowych, szczególnie w takich krajach jak Polska, dlatego że jest bardzo dużo osób zainteresowanych lataniem dronami i wcale nie muszą mieć nowych, bo z drugiej strony jest też wiele osób, które kupują, a nie mają czasu latać, bo są ciągle zajęte albo mają inne tematy na głowie, albo mają na przykład dronów więcej, tak? Niektóre osoby mają nawet po 5, a niektóre nawet po 20, więc różnie z tym bywa. Ale to są mniej więcej te rzeczy, o których chciałem zaznaczyć i zasugerować tutaj na etapie zakupu drona. Jeżeli macie jakieś uwagi czy swoje doświadczenia, to bardzo proszę też o komentarze pod spodem, bo wiadomo, że jeden człowiek nie jest alfą i omegą. No i na koniec chciałem zaprosić Cię do tego darmowego warsztatu filmowanie dronem, który jest pod filmem. Jeżeli korzystasz z danych modeli DJI, też mam produktowe warsztaty, to sobie sprawdź całą tą platformę, moją Drone Bootcamp, bo może Ci to bardzo pomóc krok po kroku w tych swoich pierwszych doświadczeniach z dronem. Pozdrawiam, trzymam kciuki, do zobaczenia, cześć!